karnych. Tak więc gospodarze, bramce Dorian Trączak w obronie, Mateusz Mrożek, Jakub Hochman, Michał Dudek, a także Mateusz Niechciał, pomoc to Sebastian Jacak, Krzysztof Świątek, Tomasz Dudek, Michał Nawrot oraz Michał Guja i z przodu Mateusz Gamrot. Tutaj takim najpoważniejszym osłabieniem, które od razu rzuca się w oczy, bo niejako rozbiło ten ofensywny tercet kłótników, jest brak Mariusza Sierakowskiego. Tutaj myślę, warto uspokoić, który Sierakowski jest na ławce rezerwowych, no ale dzisiaj dobry od pierwszej minuty, zdolny jeszcze nie był. Przed chwilą pierwszy gwizdek sędziego Kamila Adamskiego. Trójka to prowadzi te dzisiejsze zawody na liniach Daniel Krajewski, a także Marcin Sprzęczka. Chciałem mówić tutaj o nieobecnych, więc woli uzupełnienia. Jeśli chodzi o drużynę Skutnika, za kartki pauzy nie Paweł Kołodziej, który w poprzednim meczu, który pokazywaliście Państwo w niedzielę, w meczu w Kielcach, obejrzał, wierzył te kartki. Ten powrót jego po kontuzji nie ułożył się naprawdę. Tego tutaj wszyscy mogli oczekiwać, no bo już dzisiaj znów brakuje w składzie Patryka Kołodzieja. Wraca na szczęście dla Kutników inny stoper, Jakub Hochman. Brakuje właśnie wtedy z koroną. Na funkcję kartową nie mógł być uwzględniony w wyjściowym składzie. Wciąż kontuzjowany Mateusz Kotwica. Tak samo Mariusz Sierakowski i Damian Guzik. Oni są dzisiaj co prawda na ławce, ale, no, ale zapewne jeśli nie będzie musiał, to nie będzie chciał skorzystać z nich trener Mateusz Tanias. Jest też tutaj kulisów do końca. Ich problemów zdrowotnych nie znamy. Nie było, Sierakowski grał, ale przejechał ten mecz z boiska bardzo szybko. Z urazem jeszcze w tych pierwszych fragmentach, nawet pierwszej części spotkania. Tylko nieobecny w Unii, bo teraz Kutnik w ofensywie. Gamrosz tam zagrał w kolokarnym kierunku Michała Gui. Jeszcze tam może być niebezpieczny. Pauzuje dzisiaj dwójka Łukasz Jamruk i Marcel Tyl. Jeśli chodzi o kontuzjowanych, nie ma z kolei Kamila Pawlaka i Andrzeja Wójcika. Także tysiąc kowalów już przyjechała linia czarna do nowej rzuty. Dla trener Daniel Bartkowski. Tak nowy nie mają pojęcia. Zareagował i wyszedł z własnej bramki. Trener Unii mówi, że w Tarnowie nie znają właśnie pojęcia tego wyjściowego składu, że mają tam zawodników na wyrównanym poziomie. I to jest właśnie taki atut Unii Tarnów, ten mocny, wyrównany skład i dobre przygotowanie fizyczne. Tak przed tym meczem zapowiadał Daniel Bartkowski. Zobaczymy, czy faktycznie to dobre przygotowanie fizyczne będzie widoczne dziś na tych ustawach. No, a na pewno jeśli faktycznie są dobrze przygotowani, to może to zrobić różnicę, no bo jak już tutaj na wstępie wspominaliśmy, przecież dopiero co zakończyła się 21. kolejka. Kutnik grał swój mecz w niedzielę. Na razie to Kutnik w tych pierwszych fragmentach meczu na boisku przeważa. Tutaj starali się atakować gospodarze. Taka może być dobra atmosfera wokół Kutnika w ostatnich dniach, może nawet tygodniach. Niezbyt dobra aura generalnie tutaj nad suchymi stawami. Ostatnie dwa mecze różnych kategorii wiekowych, to nazwy Kutnika, to porażka 1-6 tych seniorów w Derbach w Wodzie Suchaków. Na minioną weekend dopiero co w Centralnej Ligi Juniorów, a więc na tym szczeblu centralnym właśnie w Unii Polskim. Juniorzy starsi Kutnika mogą to przegrać ze zespołem Mielec aż 1-8. Przyjemnego ani dla tych młodych, ani dla tych starszych chłopaków, chociaż akurat spaceni to również. Ta decyzja sędziego wydawało się zawodnikom Unii, że to oni powinni wykonywać stały fragment, no ale arbiter zadecydował inaczej. Na tym wyższym poziomie, jeśli chodzi o trzecią ligę. On w zeszłym sezonie prowadził spotkania w drugiej ligi, więc na trzecim szczeblu. W tym sezonie też prowadził, ale dużo mniej, tylko dwa mecze w drugiej ligi. Co ciekawe, prowadził jeden mecz z udziałem w mecz zakończony
Harden und Dubowski ruszył w porę bramki, no i tu to chyba ratowało Unię, bo gdyby tam było troszkę więcej czasu, troszkę więcej miejsca, to kto wie, czy nie uprzedziłby bramkarza wcześniej potencjalnego Unii. No to tylko się teraz karnym gości dosyć niebezpiecznie, ale wyszli z tego obronną ręką zawodnicy z Tarnowa. Waryszyca prowadził ten pan mecz Kutnika Nowakuta. Tak już gospodarze, o czym przekonali się również nasi mecz w niedzielę. Pokazywaliśmy mecz z rezerwami Krakowi. To jest chyba dosyć niewygodny. Teraz jest z kolei jedyna odpowiedzi Unii. Ale ten strzał jest zablokowany. Choć jeszcze jest! Odpowiednia siatka, no ale mogę tam założyć serca kibicom Kutnika. Najpierw próbował Krzysztof Brzosek, musiał jeszcze się poprawić zawodnicy z Tarnowa, no ale szczęście, jak rzadko w ostatnich tygodniach, tym razem sprzyjało Kutnikowi. Przerywany tutaj przez raz po raz najważniejsza akcja w drużyn Wątek. 3-1 wygrał w Dolczycach Kutnik. Szczególnie mi się miło tam znaleźć kolejna Krzysztof Świątek, który skomplikował Kutnika. No i tak od pojedynku zapewnił drużynie Mateusza Stańca 3 punkty. Ponownie Krzysztof Brzosek, znów jest troszkę miejsca dla tego zawodnika. Piłka do Drozdowicza. Skoczył tam do niego Ochman, jeszcze jest chyba uderzenie. No ale Artur Biały za jego wykończenie pozostawiał dużo do życzenia. No myślę, że nie wiem, czy mógł się kończyć, bo tutaj zawodnicy raz po raz swoimi akcjami przerywali nam w zasadzie te monologi. Mam nadzieję na dobre spotkanie, tak naprawdę spotkanie kończące już tę 22 serię rozgrywek trzeciej ligi. Taki piłkarski przedsmak wieczoru przed Ligą Mistrzów zafundowali tutaj włodarze klubu z Suchych Stawów. Ta kolejka jest naprawdę udana dla krakowskich drużyn. Teraz Michał Nawrot do Sebastiana Jacaka. Jacak jeszcze tam wykona piłkę. Podaj, że Michał Lepki powiedział Szandzini. A to jest to uderzał. Teraz kolejny musiał spisać się między słupkami Dubowski. Teraz kolejny wywiązał się ze swojego zadania więcej niż przyzwoicie. Ale akurat Dubowski to jest zawodnik, do którego poziomu trzeciego przekonywać. Początku rajka, także 97. 18-letni Karol Dubowski. No a sporą niespodziankę sprawiły rezerwy Wisły Kraków, które pojechały do Ostrowca, do drużyny wicelidera, no i wywiozły stamtąd 3 punkty. 2-0. Druga drużyna Białej Gwiazdy wygrała na tym trudnym, jeśli nie najtrudniejszym spośród trzecioligowych terenów. Woli uzupełnienia wyników tej serii spotkań. Sparta Kazimierza Wielka przegrała 0-1 z Sołą Oświęcim. Czarni Kołanie rozbili u siebie 4-0. Bez Kis Andryków, no ale akurat tę drużynę rozbijają praktycznie wszyscy. Może nie aż w takich rozmiarach, ale, ale generalnie jest pionierem trzeciej ligi w tym sezonie nie jest. Wisła Sandomierz przegrała u siebie z Podkowem na Rukach 0-1, a Wolonia Wola Rzędzińska 0-3 uległa rezerwą Korony Kielce. No i na koniec o godzinie 19:00 w takiej nietypowej dla trzeciej ligi porze rozpoczęły tam spotkanie na myślę, nie tylko dla trzeciej ligi, ale z drugiej strony bardzo, bardzo przyjemnej, bo zwiastującej nam tutaj to, że coraz bliżej jest ta wiosna. Prawda, nie jest Krakowi aż tak upalnie jak wczoraj, ale mimo wszystko odpukać. Na razie te warunki atmosferyczne sprzyjają.
zasiają, myślę, że zawodnikom obu drużyn najbardziej. Dzisiaj jednak teraz co dzieje się na boisku, bo sprawdził tam piłkę Mateusz Mrożek, który zasiał Piotr Drozdowicz. Zaczyna do środka skrzydłowy Unii. Drozdowicz do Wrzoska, po raz kolejny próbuje w tym spotkaniu uderzać Krzysztof Wrzosek. Wiem, że jednak Dorian Frontczak na pewno chce zmazać Frontczak taką plamę po tym meczu w Kielcach. On tutaj ma takie bardzo dziwne dni, w ten sposób bym to nazwał, no bo przecież jest jeden z bohaterów Kutnika, który przegrał 1-6. Ale wyciągając jeszcze pewnie kilka siatki, ono wszystko i kilka razy popisał się naprawdę niezłymi interwencjami, no ale cóż z tego, skoro w samej końcówce dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki i praktycznie przy dwóch golach sam był sobie winny. Na poza kibicy z nowej chwili pamiętają, którzy oglądali mecz na naszej antenie bardzo dobrze. Rozpoczęcie bramki, z tego nie udało się nikomu wyczerpać. Kutników ofensywne przez brak Sierakowskiego, ale ustawienie dosyć inaczej niż to przewidywałem. Na prawym skrzydle jak na razie Jacak, na lewym Gawot, a z przodu nasz mocy Michał Nawrot. I za bardziej w środku pola, co głębiej Michał Góry, bo też on też wiadomo jak na wpływ. Siłę ofensywną, jak nie ta nowa widza. Teraz Łukasz Popiela. Jak to tam zagrywa w kierunku Hedby. Jeszcze raz Popiela lewą nogą. No to mogło przerodzić się w takie całkiem niezłe podanie. Szczęście mieli jednak dobrze ustawieni w tej lukarnej technicy. Ten mecz na tym, że nie ma dzisiaj gości z Tarnowa. W związku z tym, że Unia trzyma się dosyć blisko z Wisłą Kraków, to nie jest tutaj mile widziane na swoich prawach. Być może akurat termin tego meczu w środek tygodnia troszkę na to wpłynął. Nie wiem, czy to będzie osiągnięcie. Się w to zagłębiał, na stronie tylko swój komunikat o tym, że kibice z Tarnowa do Nowej Kuty nie przyjadą. Były różne wydarzenia z przeszłości, do których tutaj na pewno. Ustawili się w bardziej korzystnej pozycji przed meczem 22 kolejki. Czyli Daniela Bartkowskiego. Jak na razie Unia szósta z dorobkiem 33 punktów. Kutnik ma tych oczek 32. Przed Unią Spartak udaje się z 35 punktów. Wiemy, że Spartak był dzisiaj przegrał, tak więc gdyby tutaj Unii, bądź też Kutnikowi, udało się zainteresować 3 punkty, no to ta drużyna czy to doskoczy, czy to nawet przeskoczy w środku Unii. Michał Nawrot. Nawrot, mocna piłka. Ośrodkowanie, no tam jeszcze zatańczyła, no bo przecież ta piłka. Myślę, że nie spodziewał się tego na pewno Karol Biegowski. Tak
naprawdę sama w sobie wrzutka groźna nie była, tam wiesz, jakieś rykosze, w związku z tym od rzutu rożnego. Teraz posunięta dotyczy Mateusza Stańca. Dzisiejszego widowiska skuteczniejszy tylko Krzysztof Świątek. Jeden gol więcej, 9 bramek na koncie. Dodał tu Paweł Węgrzyn. Wniosek. Już ta akcja Unii przerwana i już Mateusz Gamrów tam zupełnie na to samo ponownie. Żółtą kartką został upomniany zawodnik Unii Tarnów z numerem 6 Daniel Niemiec. Ten swój styl gry zdołał przełożyć na nich te swoje treningowe różnice. Ale to ostatnie tygodnie, właściwie na miesiące, bo zaczął się taki mały kryzys jeszcze u siebie. Zwycięstwo na pożegnanie z Sofimi Stawami w roku 2015 z Bieskidu Mandrychów. No i w drugim meczu goli gospodarza tutaj. Zakończyły się taki kilka tym złym rozstrzygnięciem. Znaczy z Sołą, Podhalem, Wisłą, tym ostatnim z Koroną. Łukasz Kazik. Yeah.
Grzesiu. Ten Polski napisał, że ci moi zawodnicy Górnika grali w tamtym meczu po 18. Na suchych stawach, bo teraz jest kolejna próba. Skakała tam jeszcze ta piłka po uderzeniu Matyńcza, nie chciała. No ale koniec końców wylądowała w rękawicach Dubowskiego. Już Unia po raz kolejny próba ataku lewą stroną. Znów Paweł Węgrzyn. Te piłki dzisiaj przez niego przechodzą bardzo często, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika, przynajmniej jak na razie w tych początkowych fragmentach meczu. Nie chciała.
zatrzymania. Się utrzymują, oni tutaj częściej przebywają w okolicy pola karnego, a u nas tutaj zagraża teraz chyba się nie udało się zupełnie to zagranie Tomaszowi Dudkowi. Na razie kontrataki tutaj często wychodzą w trzech, czterech zawodników. W postaci takich nieprzyjemnych wspomnień z jesiennego meczu w Tarnowie. Pojechali tam pod opieką trenera w piątej kolejce. Nawrot! W tym koszecie to naprawdę powinno się wyruszyć. Naprawdę gorąco. No a tymczasem mija pół godziny gry. Bez bramek. Ale tempo meczu jest całkiem niezłe. Może to zmienić. Oczywiście liczba tych terenowych sytuacji, już będzie szansa dla kontrników. Ale już ta kontra. Taką analogią do poprzednich sezonów powinien tutaj dzisiaj kupić wygrać 3-0. Dlatego, że 15-15
8 goli. Podnosi jesienią. Przełożyło się na to, że nie dogonił tej piłki w boisku. No jeśli był, to dopiero w tej dosłownie ostatniej sekundzie. Chyba musiał zrobić Michał nawrót, ten krok decydujący. Chyba go zrobił, no bo teraz nawet nie protestują. Zrobił się technika, ale tak patrzyłem, że przez długi czas tę linię trzymał naprawdę dobrze. Nawrót. Wydawało się, że to podanie Świątka idealnie w tempo. Ale jednak tam dosłownie centymetry musiały zaważyć o tym, że arbiter liniowy tę chorągiewkę uniósł. Ani razu taki wymowny był też na pierwszym spotkaniu na wytarg, gdzie on był bardzo nieskuteczny. Naprawdę kozowie w sytuacji, a to zmieściło się na pewno w samej końcówce. W 89 minucie Jarosław Potoniec sprawił, że Niepotka rzutem na taśmę zainteresowało. Wybiozło sobie stanu w życiu. Właśnie biały. Tu przykrzył troszkę życie defensorom. No mimo, że Bolania furorę nie robiła, to ona akurat to jest strzelić w sposób, się na lokacie piątej, a więc naprawdę nieźle. Thank you.
36 minucie żółtą kartką upomniany został zawodnik Hutnika z numerem 4 Michał Dudek. W 37 minucie bramkę dla Unitarną zdobywa Piotr Drozdowicz, numer 32. Jeszcze będzie szansa, aby zamknąć to strzałem.
okazało się to wszystko na nic. Metę to ważne ogniwo tej 11 Mateusza Stańca. Na razie tymi kartkami się wykluczają. A teraz może być niebezpiecznie. Zablokowany jednak ten strzał Artura Białego. Wygląda na to, że to ostatnie sekundy pierwszej części spotkania, a właściwie regulaminowego czasu. W pierwszej części spędzimy pod polikarnym. Teraz od różnego wygrywać będzie piłkę polikarne Krzysztof Wrzosek. Krzysztof Kulatek z narożnika. Na głowę Michała Guni. W 45 minucie upomniany został żółtą kartką zawodnik Unitarnów Artur Hedga, numer 21. Przegrywać z Unią Tarnów 0-1. Przed tą przerwą wszystko. Zapraszamy na sugestie ponownie za niespełna kwadrans. Świątek, Tomasz Dudek, Michał Buja i ofensywny tercet, Jacek, Nabot i Gamer rozpoczęli w tym momencie drugą połowę.
połowę. Na pewno mają tutaj nadzieję gospodarze, że drugą połowę dużo lepszą niż pierwsza. Choć ta pierwsza patrzy na zawodę. Ale okazję miał i tego nie da się odmówić. Gdynia jednak była bezlitosna, wykorzystała doskonale ten fatalny błąd Michała Dudka. Nie jest kontrataków tutaj zawodnicy Daniela Bartkowskiego te swoje akcje przeprowadzali. Widać, jest to też jakiś pomysł, bo na razie tutaj prowadzą na suchych stawach 1-0. Daniela Bartkowskiego jest jego brat. 31-letni Łukasz Bartkowski, ten wydający się w ogonu numerem 15. Przez tutaj chowankę, podobnie jak wiele innych, a prawdopodobnie jest to nam dzisiaj właściwie kilku drużyny. Mamy całe zastępy wychowanki, samych drużyn. Grał swoim czasem Kandecki, Nowy Sącz. Kilka razy wydarzył się z którym nadzieję nie awansował do trzeciej ligi. A kolejnym tego meczu zeszłego sezonu w Stawach Rachun dobrze nie wspomina, bo tutaj Polania przegrała aż 1-4. Bartkowski wtedy wyjrzał żółtą kartkę. No ale co najważniejsze, nie pomógł Polanii tutaj z wywiezieniem trochę jednego punktu z suchych stawów. Dosyć łatwo Węgrzyna. W tej sytuacji lewy obrońca Unii. To już jest pole karne. Guja stała, ale nie na tym. By sędzia w tej sytuacji użył gwizdka. Rozdowicz. Jest szybko rozegrany ten cały fragment gry, ale sędzia to wszystko tutaj ukrócił. Jeszcze raz, na spokojnie, rozpocznijmy. Rozegrają zawodnicy w niebieskich strojach, a więc przypomnę dla tych, którzy włączyli się dopiero teraz. Dziś akurat nie gospodarze, a goście na sobie stawach pojechali. Z tego rzutu wolnego, ale tam dobrze ustawiony Jakub Hoffman. Z tej rzutki nie wyszło.
52 minucie pierwsza zmiana w zespole Unitarnów. Opuścił boisko Daniel Niemiec, który grał z szóstką. W jego miejsce z numerem 11 wchodzi Artur Nowak. Yeah.
Żółtą kartką został upomniany zawodnik Unitarno Sebastian Zawrzykraj, numer 93. W 10 minucie pierwsza zmiana w zespole Hutnika. Opuszcza boisko Sebastian Jaca, któremu dziękujemy za grę. W jego miejsce wchodzi Mariusz Sierakowski, numerem 9. Za jednym zamachem dzisiaj Krakowie, Wisłę, Spartakusa, Dalesice. Na Hutnik na chwilę obecną wylądował pierwszy raz od naprawdę dawno w strefie spadkowej. Strefa spadkowa oczywiście, jeśli są wśród nas tacy, którzy nie znają w tym sezonie Realu w trzeciej ligi, jest praktycznie połową tabeli. Hutnik jako dziewiąta ekipa. Yeah!
W 67 minucie druga zmiana w Hutniku, opuścił wojsko Tomasz Dudek, jego miejsce wszedł Jerzy Kołakowski, numer 11. Thank you.
71 minucie, druga zmiana przed chwilą w zespole Unitarnów. Opuścił boisko Artur Hebda, a w jego miejsce wszedł z numerem 13 Patryk Iwanek. Krzysztof Świątek, ależ tam zamieszanie, ależ bilard zrobił nam się przez moment w polu karnym. Ale cóż tego, że jest zamieszanie, cóż tego, że jest chaos, skoro teraz znów to Unia ma piłkę i to w okolicach polu karnego rywali. Wrzosek do Iwanka. Iwanek. Żółtą kartką został upomniany zawodnik Hutnika, Michał Nawrot. Natomiast czerwoną kartkę otrzymał Piotr Drozdowicz, zawodnik Unitarnów, a przed chwilą żółtą kartką został upomniany Dariusz Dorian Protciak, bramkarz Hutnika. Thank you.
Thank you.
może być świetna szansa dla Unii. Krzysztof Wrzosek wyszedł w bramki, to nie odpalił się. Zawodnik Unitarny to błyskawicznie chciał przerobować. Wentytora go podaży, ale to nie była pozycja, co miał wylobować. Michał Buja w odpowiedzi, Putnik niepotrzebnie chyba zagrał tutaj, choć jeszcze Buja! Na 7 minut przed końcem tego regulaminowego czasu gry Putnik ciągle przegrywa. Jeszcze raz Wrzosek. Krzysztofa Wrzoska. Przepraszam, to nie Wrzosek, to numer 11, a więc Nowak. Nie minął jednak tym podaniem nawrot Węgrzyna. Oj, no wygląda na to, że nie odwrócą tej depasy w tym meczu Kutnicy, choć jeszcze zostało 7 minut, plus to co doliczy nam tutaj do tego regulaminowego czasu pan Kamil Adamski. Nie takie mieli plany na tę wiosnę. Tutaj wszyscy mogli pójść, ale wyszatkowuje, niepewnie tam wychodził tym razem do Polski, to mogło zakończyć się totalnie. I jeszcze są Putnicy. I jest tu też Kasik. Kasik Wrzosek. Pędzi tam lewą stroną. Zawodnik w niebieskim pokrycie. Jest próba zaskoczenia po raz kolejny. Na Kulaszczaka, który będzie. Nawet się ten najbardziej wysunięty. Przy okazji trener Mieczysk wyczynił niższe. Thank you.
Dobnie. Dyszodkowuje i jeszcze może być bardzo groźny Jakub Ochman. Jeszcze tam Dybowski na przedpolu z problemami. O i teraz może Gamrot zaskoczył nasz bramkarza. Yeah!
mi się, że tam jest Putenka numer 12, ale nie mam jeszcze co do tego pewności. Tak jest, Artur Biały. Wchodzimy z boiska w 95 nawet już minucie tego meczu na Adamski. Unitarnów. Wiele na to wskazuje, nawet jeśli nie teraz, to dosłownie w przeciągu najbliższej minuty. Może tutaj jakaś smutek na samych stawach, a radość. W doliczonym czasie gry trzecia zmiana zespole Unii. Boisko opuścił Artur Biały, w jego miejsce z numerem 19 Szymon Adamski. Drugą żółtą kartkę konsekwencji czerwoną ujrzał Sebastian Zawrzy Kraj. Zakończyło się spotkanie Chotnika z Unią Tarnów. Goście wygrali po bramce Piotra Nozdowicza w 37 minucie 1-0.